Pamiętasz, jak mam na imię? Tak. Czemu pytasz? No tak. Myślę, że zapomniałem. No ja zapomniałam. Widzisz. Nie, Krzysiek. A, widzisz, tak? Pamiętasz. Widzisz? Pamięta. Strzelam. Dominika, zespół Mint. Gra z Wojtkiem tutaj często live'y. Tak. Ale dzisiaj będzie wyjątkowy live, znaczy ten wyjątkowy jeszcze przed nią. Jest to szampan. Nie mam co prawda odpowiedniego szkła do szampana, ale zabrałem najlepszy z możliwych. Okej. Okay. Znaczy najładniejszy z możliwych. A odpowiednie szkło to jest takie standardowe, podłużne? Tak. Dobra. Sobie też piję ze mną? Piję z tobą, tak. Nie wypada tak samej, nie? Do siebie. Nie wypada. Znaczy się musiałabym mieć lustro. Tak łatwiej wtedy, tak? No z kimś, nie? Wiesz co, jeśli chodzi o szampana, to piłam taki lepszy szampan, ale biały. I totalnie się na tym nie znam, więc... Nie smakował ci? Smakował mi. Smakował. Bardzo. Był taki... jest gorzki, ale wiesz co, jest troszeczkę kwaskowy. A tamten nie był? Nie. O, to dziwne. Tak? Bo każdy szampan powinien być. To nie był oryginalny. Ale wiesz co, fajny kolor też bardzo mi się podoba. Jak kobiecy ten. Kolor jest najważniejszy. Kobiece oko. Tak. No, bardzo, bardzo, bardzo ładny. Jest taki delikatny kolor. Nie jest może taki łososiowy. Właśnie. Ale nie jest łososiowy. No nie jest, bo jest różowo-łososiowy. Jest różowy? Nie. Znaczy facet się nie znają na kolorach. No tak właśnie, zacznijmy od tego. Nie powinniśmy w ogóle poruszać tego tematu. Też tak myślę, nie chcę się zbłaźnić. Po takich bąbelkach to śpiewanie nie będzie mi chyba dobrze szło. Nie, no po bąbelkach to śpiewanie właśnie wychodzi idealnie. Nie, to po alkoholu. Jak masz szampana, to pijąc go czujesz taką inną energię. Ale wiesz co, nigdy nie śpiewałam po szampanie, więc dziękuję, że mam taką możliwość dzisiaj. Może to być ciekawa przygoda. Otworzy takie... Opowiem ci potem. Dobra, otworzy takie oczy na... Otworzy inne rejestry, w ogóle będę śpiewać z ucha. Szkoda, że to nie jest live, bo byście wtedy włączyli i zobaczyli, jak Dominika śpiewa. Z ucha. Materiał jest blokowany. Będziemy mieć linka, to akurat ten materiał będzie publiczny. Kurde, dobre to jest, powiem szczerze. Trochę mi nalałeś tak od serca. Dla lepszego sobie głosu. Mniej, nie? Ale ja już wypiłem troszkę z Adamem, a poza tym mieliśmy też takiego wariata mojego. Okej, okay, dobra. Nie, bo chciałam zapytać, jak tam. Który był lepszy? Ale no, który był lepszy? Tamten mi bardziej smakował. Aj! Źle! Popatrz w ogóle, jaka tu jest etykieta. W dotyku. O, z taką fakturką. Tak. Z fakturą. I myślałem, wiesz, po etykiecie, że będzie lepszy. No, po etykiecie to ja patrzę, wiesz, to ty nie powinieneś. Wino musi wyglądać, pachnieć, smakować i działać. Wino, czyli kolor, a nie etykieta. No ale... dobra, też. No nie, to też jest ważne. Ja bardzo lubię etykiety w ogóle alkoholi. Jednak człowiek patrzy. Na przykład zrobią na winie królika albo kota i od razu... No królik, no znacie, wszyscy znają. No. I taki wino... Wszyscy widzieli. Oranżada z herbatą. Wiesz co, bardzo jest... Czuję długo kwas i czuję długo gorzkie. Może jakaś drożdżówka? Mieliśmy od tego zacząć. Nie, drożdże takie, wiesz, takie piekarskie, takie świeże. Tak, świeże drożdże, nieprzerobione. Często piekę chleb, także wiesz, umiesz tak. Gotowanie, tak? Tak? Elo, mordo! No i proszę, jest Wojtek. Wojtek się spóźnił dzisiaj na live'a, ale dam ci Wojtek, bo cię lubię. Dziękuję. Ale musisz tutaj przyjść bardziej. To jest wyjątkowa sytuacja, bo ja nigdy się nie spóźniam na live. I nigdy nie pijesz w trakcie live'ów. Absolutnie. Bardzo dobre. Ja ci smakuję, dobra? Bardzo dobre. Bardzo. Jeszcze kilka takich spotkań, live'ów i... Tak. I będę coraz lepsza. Tak. Pytanie, czy w piciu, czy w wiedzy o mnie? I w tym, i w tym. No i tak trzeba podążać. Myślę, że to idzie w parze. Idzie w parę. Ale łatwo jest zakłócić ten balans. Wypić za dużo i już nie pić potem. Albo uczyć się za dużo. I nie pić. Nie, to jest możliwe? Nie. Możliwe. Okay. To jest możliwe, ale to nie jest dobre. Oczywiście, że nie. Ja jestem na nie. Nie chcę przedłużać. Dziękuję ci za krótką, aczkolwiek bardzo owocową wizytę. Krótko, ale konkretnie. Dokładnie. Znaczy się, jakby było konkretnie, to bym na eksa wypiła, ale nie, zrobię tego. Każdy pije jak lubi.
No ale ja lubię, jak tak mi te gorzkie i tak ten kwasek tam zostaje. Ja też lubię, no, dlatego piję sobie tutaj do montażu. Żeby mi się lepiej montowało. I mam nadzieję, że twój dzisiejszy live, a druga jego połowa... będzie bardziej na otwartym umyśle. Tak. Tak. Znaczy będzie na większym luzie, na większym flow. O, i to jest słowo klucz. Flow. Zdecydowanie. Za dzisiejsze flow. Za dzisiejsze flow. Niech będzie. Niech trwa. Nieskończoność.